jesteśmy tutaj dzisiaj po raz kolejny. Przychodzimy tutaj co roku. Co roku przychodzimy po to, aby upamiętnić datę 4 czerwca. 4 czerwca 1992 roku Lech Wałęsa, ówczesny prezydent, dokonał zamachu stanu i obalił legalnie wybrany rząd. Rząd, który był rządem nadziei, który mógł bardzo wiele zrobić, który miał bardzo odważne reformy i właśnie ze względu na te odważne reformy, ze względu na to, że chciał oczyścić państwo z dawnych komunistycznych układów, z wpływu służb specjalnych, dlatego, że chciał oddać państwo narodowi, a nie żeby państwo było dalej uwłaszczone przez grupę oligarchów. Z tego powodu, wielu innych powodów również, Lech Wałęsa dokonał zamachu stanu i obalił ten rząd, rząd Jana Olszewskiego. Naszym zdaniem wtedy w pewien sposób skończyła się w Polsce demokracja. Gdyby ten rząd mógł dalej trwać, mógł dokonać te reformy, które zamierzał, bylibyśmy w tej chwili dużo dalej niż jesteśmy. Reformy, które zostały podjęte w późniejszym okresie, nie przyniosły już takich skutków. Powstanie Instytutu Pamięci Narodowej, rozwiązanie wojskowych służb informacyjnych, to wszystko mogło się stać w 1992 roku. Niestety, te reformy zagrażały interesom pewnych grup i dlatego właśnie Lech Wałęsa dokonał tego, czego dokonał. Obalił legalnie wybrany rząd. Zrobił to z powodów osobistych, nie z powodów patriotycznych. Nie zrobił tego dla narodu. Zrobił to ze względu na samego siebie. Dlatego przychodzimy tutaj dzisiaj i będziemy przychodzili co roku po to, żeby upamiętnić tą datę, żeby pokazać, że pamiętamy. Pamiętamy o 4 czerwca 1992 roku. Demonstracje odbywają się w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego pod domem Jaruzelskiego i w rocznicę nocnej zmiany pod domem Lecha Wałęsy. To są oczywiście nieporównywalne daty, ale daty w pewien sposób porównywalne. Zarówno wprowadzenie stanu wojennego, jak i rozwiązanie, obalenie rządu Jana Olszewskiego to były daty, które zmieniły to państwo na gorsze. Gdyby nie 4 czerwca 1992 roku, żylibyśmy w dużo lepszym kraju niż obecnie. W tym roku, aby urozmaicić trochę to nasze dzisiejsze spotkanie, przynieśliśmy niejako dary dla Lecha Wałęsy. Ponieważ Lech Wałęsa zawsze wpinał sobie w klapę Matkę Boską, naszym zdaniem nie do końca wizerunek Matki Boskiej pasuje do tej osoby. Dlatego mamy tutaj dzisiaj dla Lecha Wałęsy wizerunek Judasza. O, mocno. Taki przygotowany za grawką, przygotowany do wpięcia w klapę. To jest wizerunek Judasza, który jest darem dla Lecha Wałęsy, jest tak przygotowany, aby Lech Wałęsa mógł sobie wziąć go w klapę od marynarki. Jest ta graweczka, wykonał to jeden z dańskich artystów, któremu bardzo za to dziękuję. To jest jeden z naszych darów. Następnym darem dla Lecha Wałęsy jest ten oto mieszek. Ponieważ Judasz sprzedał Chrystusa za 30 srebrników, my też mamy mieszek dla Lecha Wałęsy. Ale ponieważ Lech Wałęsa nie gustował nigdy w srebrnikach, wolał ruble, więc to jest woreczek pełen srebrnych rubli. Na czerwońce. Też dla Lecha Wałęsy. Brawo! Przyszliśmy tutaj też, przychodzimy zawsze co roku, apelując do Lecha Wałęsy o to, żeby powiedział prawdę. Bo ta prawda wyzwoli zarówno jego, jak i pomoże żyć nam wszystkim. Lech Wałęsa jest postacią bardzo ważną w naszej historii i bardzo dużo wie takich faktów, które pomogłyby nam zrozumieć najnowszą historię Polski. Naszym zdaniem Lech Wałęsa powinien dokonać rachunku sumienia. Powinien dokonać rachunku sumienia i powiedzieć prawdę. A żeby łatwiej było mu dokonać rachunku sumienia. Kolejny prezent. Ale darów. Przynieśliśmy dla niego dzisiaj liczydło. To jest liczydło dla Lecha Wałęsy.
na tym liczydle powinien Lech Wałęsa dokonać rachunku zysków i strat. I powinien dokonać rachunku sumienia. To jest liczydło dla Lecha Wałęsa. Ostre komentarze zgromadzone. Szanowni Państwo, Władza. Mamy też dzisiaj specjalnie na tą okazję dwa listy do odczytania dwóch wybitnych postaci z najnowszej historii Polski. Jedną z tych osób jest Antoni Macierewicz, który specjalnie na tą okazję przygotował dla nas list. Pozwolę sobie w tej chwili ten list odczytać. 4 czerwca 1992 roku koalicja strachu przed lustracją i dekomunizacją, łącząca Wałęsę, Uniewolności, KLD i komunistów, obaliła